Chciałem ci powiedzieć, że wyglądasz jak młody Bóg, naprawdę. Nie wiem jeszcze, jaka to jest religia, wyznanie, ale wyglądasz. Nie wiem, słuchajcie, chcę wam powiedzieć, ile? Ponad 40 kilo mniej Andrzeja. No. No. Niejedną osobę tutaj z was nosiłem na karku. Poczekaj, czyli to taką, która waży 45 kilo, to ja właśnie ją cały czas nosiłem na karku. A co, tobie usunęli plecy czy żołądek? No Andrzej, to coś zmieniasz zeznania. Powiedziałeś, że ci wycięli pół żołądka. Ja mam mocne plecy. Sobie wyobrażam. Wycięli ci żołądek. Tak, i nie stać, cały. No nie cały. Nie 40 cały. Kilo mniej. No ale nie żołądka 40 kilo mi wycięli. Mów precyzyjnie. Wycięli mi część żołądka i schudłem dzięki temu 40 parę kilo. No bo żołądek ważył 40 kilo. To logiczne jest, Andrzej. No, nie rozmawiajmy o medycynie. Czy ty jesteś na jakiejś diecie teraz? Nie, na żadnej diecie. Nie jestem na diecie jakościowej, jestem na diecie ilościowej, okay. Ale nie ze względu na konieczność bycia, tylko na konieczność, czyli że ja nie dam rady więcej zjeść. A pamiętasz dietę, którą Wojciech Młynarski kiedyś radził? Właśnie mniej żryć, prawda? Mniej żryć. No i to jest najlepsza dieta. To jest najlepsza dieta. I właśnie wycięcie żołądka to powoduje, że człowiek jest zmuszony do stosowania tej diety, czy chce, czy nie chce. Wyrywasz kobiety na szczupłego? Ja nie, na mnie kobiety już nie lecą. Mężczyźni też zresztą. Nie, od razu ci to mówię, żebyś nie próbował.